minęła 13. Bartosz Teodorowicz, zapraszam na informacje. W Madrycie dobiegają końca obrady przywódców państw NATO. W trakcie trzydniowego szczytu przyjęto nową koncepcję strategiczną sojuszu, w której uznano Rosję za głównego wroga. Ponadto ogłoszono wzmocnienie wschodniej flanki paktu. W Polsce ma powstać stała kwatera główna 5. Armii Korpusu Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj, zgodnie z zasadą NATO 360 stopni, bierzemy udział w debacie na temat zagrożeń z południa, czyli wszystko, co może być teraz wygenerowane przez ten kryzys, do którego prowadzi rosyjska agresja na Ukrainę, bo przypominam, że to także nadchodzący, niestety obawiamy się, kryzys żywnościowy, który może dotknąć Afrykę, Afrykę Północną. To potencjalna możliwość powstania kolejnej fali migracyjnej do Europy, do państw NATO. W związku z powyższym wokół tego dzisiaj będą się koncentrowały dyskusje, wokół zagrożenia terrorystycznego, które te zjawiska generowane przez Rosję mogą wywołać. Ukraina dokonała kolejnej wymiany jeńców z Rosją. Do domu wróciło 144 żołnierzy. Większość z nich to obrońcy kombinatu Azovstal w Mariupolu. Pod koniec maja po blisko 3-miesięcznej obronie do rosyjskiej niewoli trafiło ponad 2,5 tysiąca osób znajdujących się wówczas na terenie zakładu. Chciałbym powiedzieć moim bliskim, że już niedługo do nich wrócę. Emocje są przeogromne, ale podróż była bardzo trudna. Cały czas były jakieś problemy. Przez całą drogę powrotną pojawiały się myśli, że coś pójdzie nie tak i wrócimy z powrotem do niewoli. Chciałbym prosić nasze władze o dołożenie wszelkich starań, aby wyciągnąć z niewoli tych wszystkich chłopaków, którzy tam zostali. Dzisiaj wrócili do nas nasi pierwsi bohaterowie z zakładu Azovstal. Bardzo się z tego cieszymy. Jesteśmy wdzięczni Centrum Koordynacyjnemu, Głównemu Zarządowi Wywiadowczemu i wszystkim tym, którzy mieli swój udział w tym ważnym przedsięwzięciu. Musimy robić co w naszej mocy, aby każdy bohater wrócił do domu. Oczekuję powrotu mojego brata. Będę niesamowicie szczęśliwa, gdy tylko go zobaczę. Przysyłam pozdrowienia wszystkim naszym bohaterom, którzy wrócili do domu i wszystkim naszym krewnym, którzy są dziś niesamowicie szczęśliwi. Zakończyły się prace przy budowie zapory na podlaskim odcinku polsko-białoruskiej granicy. 5-metrowy stalowy płot powstał jako odpowiedź na presję migracyjną ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jego budowa umożliwiła Polsce pełne skupienie się na pomocy walczącej Ukrainie, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Dziś widzimy wyraźnie, że gdybyśmy wtedy nie postawili zdecydowanej tamy temu, co Łukaszenka planował zgotować Polsce i Europie, dzisiaj nasi funkcjonariusze, nasi policjanci, być może część naszych pozostałych służb mundurowych musiałaby się koncentrować na zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa tej granicy. Tymczasem dzięki przezornej polityce, dzięki przewidywaniu tego, co się może stać, dziś możemy się koncentrować na tym, co jest naszym i europejskim najwyższym priorytetem, czyli na pomocy walczącej Ukrainie w utrzymaniu jej suwerenności. We Francji zakończył się proces zamachowców, którzy przeprowadzili ataki terrorystyczne w 2015 roku. Wyrok dożywotniego pozbawienia wolności usłyszał Salah Abdeslam, jedyny żyjący członek grupy terrorystycznej odpowiedzialnej za ataki w Paryżu i Saint-Denis. Łącznie zginęło 130 osób. 32-letni Abdeslam został uznany przez sąd za współorganizatora ataków. Ponadto postawiono mu zarzuty dokonania morderstw, usiłowania zabójstwa, porwania, usiłowania zabójstwa osób sprawujących władzę publiczną oraz działanie w zorganizowanym gangu. Zamachowiec pozostanie w areszcie do końca życia. Sąd zdecydował, że nie będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Ponadto w trwającym od września 2021 roku procesie wydano wyroki od 2 lat pozbawienia wolności do dożywocia. 18 oskarżonych skazano za terroryzm, a jeden został skazany za oszustwo. Otrzymał on karę 2 lat pozbawienia wolności, jednak ze względu na fakt, iż spędził w areszcie tymczasowym 6 lat, będzie mógł uzyskać odszkodowanie od państwa. 5 oskarżonych, którzy zostali uznani za zmarłych, zostało skazanych na dożywocie. 6 podejrzany przebywa obecnie w więzieniu w Turcji. Zamachy, do których doszło w 2015 roku w Paryżu, były jednymi z największych ataków terrorystycznych w ostatnich latach w Europie. W 6 restauracjach, klubie muzycznym
Bataclan oraz na stadionie w Saint-Denis zginęło 130 osób, w tym 7 zamachowców, a ponad 350 zostało rannych. W procesie, który rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku, zeznawało kilkaset osób, w tym m.in. eksperci, funkcjonariusze, politycy oraz były prezydent François Hollande. Był to największy proces karny w historii Francji. Akt oskarżenia liczył 348 stron. Przenosimy się do Madrytu na konferencję prasową z udziałem sekretarza generalnego NATO Jensa.